Huhucha, huhucha, zima wcale nie musi być zła. Westrza z Soloniaxą są kupiłem rzutem na taśmę, ponieważ Decathlon informował na stronie, że to koniec serii, a po kilku dniach pojawiła się ta sama kurtka, lecz w innym kolorze i z ceną wyższą o 90 zł. Zapraszam do oglądania. Cześć! W tym filmie mowa będzie o kurtce myśliwskiej, którą zakupiłem z myślą o codziennym użytkowaniu w porze jesienno-zimowej. Na wstępie wspomniałem o cenie, więc proszę się przyjrzeć. Być może wziąłbym ten nowszy kolor, ale kilku znajomych widząc mnie w zielono-brązowej pytało, czy to kurtka wojskowa. Okej, nie ma co grymasić nad kolorem. 3 dni po zakupie kurtkę miałem już w domu, przymierzyłem, sprawdziłem. I okazało się, że rozmiar XL co prawda leży elegancko na tułowiu, ale rękawy są zdecydowanie za długie, więc przystąpiłem do działania. Skróciłem rękawy o całą długość mankietu, dzięki temu miałem okazję zajrzeć w bebechy kurtki i szacun. Odszyta, profesjonalnie szwy laminowane, powłoka wodoodporna jest. Rękawy skróciłem sam, ale gdybym miał skorzystać z usługi krawcowej, to zapewne wyceniłbym taką usługę na 50 zł. W dniu nagrywania tego materiału zima weszła z buta, co delikatnie utrudniło nagrywanie, ale o tym pod koniec filmu. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to moc w kieszeniach kurtki. Mamy do dyspozycji 2 kieszenie zapinane na napy, bardzo pojemne i głębokie, ale trzymanie tam rąk niespecjalnie mi leży, bo muszę je nienaturalnie układać. Okej, da radę trzymać tam łapy i paradować, ale chwilę bądź dwie. Drugi zestaw kieszeni zapinanych na zamek mamy na klatce piersiowej. Wnętrze pokrywa polar, dzięki czemu zimne dłonie można ogrzać. Kieszenie te są także bardzo pojemne. Trzymanie w nich rąk jest bardziej komfortowe niż w omówionych wcześniej. Drobiazgi trzymam w dolnych kieszeniach, natomiast ręce w górnych. Z tyłu na tyłku mamy jedną komorę z dwustronnym wejściem, również zapinaną na zamek. Nie wiem, co tam będę wkładał, pomyślę. Coś podobnego miałem w mundurze wojskowym i trzymałem tam drugie śniadanie. Tak, tam. A najmniejsza kieszeń tej kurtki znajduje się pod sercem. Zapięcie kurtki po samą brodę spowoduje zwężenie kaptura. O tyle dobrze, że kaptur trzyma się głowy, nie lata na boki, przy mocniejszych podmuchach nie łapie wiatru i chroni przed opadami. Natomiast gdy na głowie jest czapka i chcąc nasunąć kaptur przy maksymalnym zapięciu, pojawia się problem. Trzeba zamek otworzyć i wtedy swobodnie można nałożyć kaptur. To samo w odwrotnej kolejności. Można użyć ściągacza w kapturze, ale osobiście nie lubię zabawy z gumeczkami. Pewne obiekcje miałem co do mankietów przez zastosowanie rzepów jako regulacji wlotu w rękawach. Przy ciągłym rzepowaniu wyrabiają się haczyki w rzepie i po kilku miesiącach krawcowa wita. Dobrze, że kurtka posiada także ściągacze w rękawach, dzięki czemu raz wyregulowany mankiet możemy pozostawić. Nadmiar materiału przy mankiecie, a co za tym idzie pewne zgrubienie, nie przeszkadza w użytkowaniu. Kurtkę noszę krótko, więc najniższa temperatura, w której przyszło mi hasać, wynosiła minus 2 stopnie. Do temperatury plus 3 stopnie pod kurtką mam tylko podkoszulek. W dniu nagrywania dołożyłem bawełnianą bluzę i komfort termiczny idealny. Ani zimno, ani przesadnie gorąco, biorąc pod uwagę, że ruchowo niewiele robiłem. Pierwszy deszcz, jak i śnieg zaliczony. Brak uwag co do przeciekania czy nasiąkania wodą. Odcięty kawałek materiału postanowiłem sprawdzić mechanicznie, czy na wypadek wchodzenia w krzaki wierzchnia część kurtki da radę. Kurtka Soloniax 500 jest dla osób, które nie podążają za trendami w modzie. Jest to odzież wierzchnia typu ma być ciepło, praktycznie za niewielkie pieniądze, gdzie kolor jest sprawą drugorzędną.
Nie można zapomnieć, że jest to odzież dedykowana myśliwym, ale chętnie kupowana przez osoby spoza środowiska łowieckiego. Wydając 279 zł w promce za taką kurtkę, dobrą kurtkę na zimę, to naprawdę niewielki hajs, gdzie odzież o podobnych parametrach, ale z rozpoznawalnym logo, to wydatek powyżej 500 zł. Dzięki wielkie za dotrwanie do końca filmu. Zapraszam do komentowania i lajkowania. Nagrywanie w takich okolicznościach przyrody to cudowna sprawa, ale sprzęt nie daje rady. Śnieżynki przemykają przed obiektywem, aparat gubi ostrość, a jak jeszcze śnieżynka spadnie na obiektyw, to jest dramat, ale nie ma co marudzić. Coś tam, jak widzicie, nagrałem. Trzeba zwijać sprzęt, mykać do domu, do kota, a do dziewczyny także. To tyle. A, będzie konkurs, właśnie, będzie konkurs. O, patrzcie, bym zapomniał. Będzie konkurs i będą z tym nagrody związane. Proszę śledzić mój kanał. Informacja niebawem. U mnie niebawem to może być różnie. Niebawem. U mnie niebawem w ciągu 3 tygodni bodajże. Dobra. Nie zajmuję wam czasu. Do następnego, hej.